Chcę dzisiaj skupić się na tej aklamacji, ponieważ ona jest związana z dzisiejszą niedzielą. I ta aklamacja to zaczerpnięcie tekstu z księgi proroka Izajasza z 66 rozdziału i 10 wersetu. Przypomnę jeszcze raz tę aklamację. Raduj się, Jerozolimo. Zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się wy, którzy byliście smutni. Weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Dzisiejsza niedziela to niedziela letare. Co znaczy to słowo? To słowo oznacza radość. I ponieważ od lat Kościół wykorzystuje tę aklamację i nią żyje, dlatego nawiązano do tej aklamacji, od tej aklamacji bierze nazwa tej dzisiejszej niedzieli, niedzieli letare, czyli radujcie się. I teraz jak to ugryźć, jak to zrozumieć w kontekście Wielkiego Postu, kiedy towarzyszy nam krzyż Pana Jezusa, kiedy w kościołach śpiewa się gorzkie żale, kiedy odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, kiedy adorujemy, wpatrujemy się w tę ofiarę Pana Jezusa, gdzie towarzyszą nam te grymasy bólu, cierpienia naszego Zbawiciela, gdzie widzimy krew, widzimy gwoździe wbijane w ciało Pana Jezusa, całe to cierpienie. I teraz jak to ma się do radości? Dlaczego Kościół dzisiaj nam podpowiada o tej radości? Otóż, moi drodzy, właśnie Kościół chce nam pokazać, o co w tym wszystkim chodzi, żebyśmy nie zatrzymywali się na tym poziomie bólu i cierpienia. Oczywiście, że ukochany nasz Pan Jezus Chrystus cierpi. Cierpimy razem z Nim, pobudzamy nasze serce do tego współczucia. Współczujemy Panu Jezusowi, oczywiście, że tak. Tylko, że nie można pozostać na tym poziomie. Trzeba nam odkryć coś więcej. To, co chce nam liturgia podpowiedzieć. Bo w tym cierpieniu jest ukryta radość. I trzeba nam sięgnąć nieco dalej. Oczywiście, że to przeżywamy, że współcierpimy z Panem Jezusem, ale odczytując, co oznacza ten krzyż, co oznacza ta ofiara, co oznacza to cierpienie Pana Jezusa, co ono nam daje, to wtedy odkrywamy prawdziwe wesele. I moi drodzy, popatrzmy na proroka Izajasza. W ogóle, jeżeli chodzi o 66 rozdział proroka Izajasza, to już jest ostatni rozdział jego księgi. W ogóle cała księga proroka Izajasza podzielona jest na trzy części. I ta trzecia część, która obejmuje od 55 rozdziału do końca, czyli do 66, nazywana jest ta część Trito Izajaszem, czyli trito to oznacza triumf. To nic innego jak triumf. I do tego triumfu, do tej chwalącej przez proroka Izajasza Pana Boga części prowadzi najpierw ta część apokaliptyczna. Prorok Izajasz mówi o tych czasach ostatecznych, o końcu świata mówi. I prorok Izajasz jest uznawany w ogóle jako najbardziej ze wszystkich proroków w takim duchu mesjanistycznym. On bardzo konkretnie i wyraźnie wskazuje na Mesjasza, który przyjdzie jako ratownik, jako wyzwoliciel. Tam najwięcej elementów u Izajasza znajdziemy, które dotyczą Jezusa Chrystusa. Tam nawet jest to wspomniane o dziewicy, która pocznie i porodzi syna i tak dalej. Wskazuje na Chrystusa jako na odkupiciela. Tam są znaki właśnie Mesjasza, który ma przyjść, aby nas zbawić. Ale tam również prorok Izajasz podejmuje takie wezwanie do nawrócenia. Dlatego, że chwali Pana Boga oczywiście w tej trzeciej części za wyzwolenie, za wolność, bo naród wybrany popadł w niewolę asyryjską. I kiedy został wyzwolony przez Pana Boga, kiedy mógł święcić swoją wolność, to trzeba było jeszcze odnowić serce. Dlatego, że Izraelici popadli w grzechy. Dopuszczali się bałwochwalstwa, oddawali cześć pogańskim bożkom, uprawiali wróżby, horoskopy, co było obrzydliwością dla Boga. I prorok Izajasz wzywa do nawrócenia. Oczywiście są tacy, którzy się nie nawrócili, ale ci, którzy się nawrócili,
to mają powód do radości przez odnowienie przymierza z Panem Bogiem. To dlatego prorok Izajasz woła: radujcie się, Jerozolimo. Jerozolima jest tym odniesieniem, jest obrazem Kościoła, czyli nas. Prorok Izajasz zwraca się również do nas, mówi: radujcie się, cieszcie się. Jeżeli wasze serce jest nawrócone, jeżeli nawiązaliście tę bliskość z Panem Bogiem, to macie powód do radości. Radujcie się. I zaczerpnijcie z tego źródła, którym jest właśnie Jezus Chrystus. To jest nasz chrzest, który wpisuje nas w Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, właśnie oczywiście, że rozważamy to wszystko, co nam podsuwa Wielki Post o cierpieniu Pana, o Jego ofierze. Ale trzeba nam się przebić przez to wszystko, aby zrozumieć, że w tym krzyżu, na którym zawisło zbawienie, jest wpisana radość. Ja już to kiedyś wam tłumaczyłem i będę o tym nieustannie przypominał, bo to jest dość istotne. Ale krzyż zawiera w sobie już te znamiona zmartwychwstania, jak i zmartwychwstały Chrystus nosi na sobie znaki męki. Dlatego, że jest to jedno wydarzenie zbawcze. To jest jedno wydarzenie zbawcze. Ci, co chodzą tam po domach i bałamucą, nie, i tam mówią, nie? Jak chrześcijanie mogą oddawać cześć krzyżowi? Nie? Przecież to jest narzędzie zbrodni. Jak można czcić narzędzie zbrodni? No właśnie to jest dowód niezrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. Co się tak naprawdę wydarzyło? No ale najpierw by trzeba było uznać Chrystusa jako Zbawiciela, jako Syna Bożego. No bo inaczej to właśnie jest bez sensu. Jak można czcić? Tak, dlatego że chrzest nie tylko był narzędziem zbrodni, to było haniebne narzędzie zbrodni, wstydliwe. Jak ktoś umierał na krzyżu, ktoś był skazany na śmierć krzyżową, to przez kilka pokoleń to się ciągnęło. To było wstydem dla całej rodziny. I Pan Jezus właśnie zmienia całkowicie znaczenie krzyża. To, co było haniebną, wstydliwą śmiercią, staje się chlubą dla nas, bo to jest zwycięstwo, bo tam Pan Jezus triumfuje. To tam właśnie zajaśniało światło. Światło, o którym mówi dzisiaj Ewangelia, o którym mówi święty Paweł w liście do Efezjan, jak słyszeliście. I Pan Jezus, który sam siebie przedstawia, zaraz na początku Ewangelii Janowej, że z tym światłem dla świata, bo jest noc, mroki naszego życia to są mroki tego świata, który popadł w grzech pierworodny. I Chrystus przyszedł, aby zajaśnić, jako to źródło, z którego można zaczerpnąć życia. To dlatego właśnie klękamy przed krzyżem, dlatego dla nas jest tak drogi, dlatego oddajemy Mu cześć, bo tam zawisło zbawienie świata, jak usłyszymy w Wielki Piątek, kiedy będziemy krzyża adorować. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Bo ten krzyż, tam jest pełen boleści, cierpienia, ale jest też triumfu i zwycięstwa. To dlatego ten różowy ornat, bo skąd się bierze kolor różowy? Leonard wam powie, zapytajcie się, bo to jest wdrażający się artysta, ale dobrze już wie. I wam może podpowiedzieć, jak będziecie chcieli sobie zrobić taki kolor różowy, to trzeba zmieszać dwa kolory, fioletowy i biały. I już mamy różowy. Dlatego, że fiolet to jest ta oznaka pokuty, którą czynimy w Wielkim Poście. To jest ten znak nawracania się, zapłakania nad swoimi grzechami. I biały kolor, który jest znakiem czystości, triumfu, zmartwychwstania, zwycięstwa. I to się łączy w Wielkim Poście. Tak, idziemy, bolejemy. Oczywiście, bo ktoś może podjąć taki wywrotowy wniosek, wyciągnąć i powiedzieć, no tak, no skoro to radość, radujmy się i w tym krzyżu jest radość, to już tam nie ma sensu, żeby sobie w piątek tą kiełbasę odmawiać i tak dalej. Nie, znaczy, że właśnie wtedy jest niezrozumienie. Tak, my to potrzebujemy, żeby nawracać swoje serce. To dlatego właśnie chrześcijanin, który rozumie tę miłość, co się stało na Golgocie i właśnie co jest powodem wesela i prawdziwej radości, to wie, że właśnie piątek, ten jedyny dzień w tygodniu, dzień, kiedy umierała ta wspaniała miłość za mnie, ta miłość się rozlewała, bo Chrystus tak mnie ukochał, jest tak dla mnie dobry, jeżeli ja to odkryję, to będę rozumiał, że to jest ten jeden dzień, kiedy nie uczestniczę w imprezach, nie chodzę do dyskoteki, nie bawię się. Jako znakiem tego jest też to, że
nie jadłem mięsa w piątek, bo to jest symbol, znak, bo krzywda się nie dzieje, nie? Jakaś wielka, że te kiełbachy tam nie zjem, nie? W piątek. To jest tylko znak, to jest piękny symbol. Kim jestem? Pokazuję, kim jestem, że w tym dniu właśnie pamiętam o tej miłości. I Pan Jezus właśnie, który tak boleje, umiera na krzyżu, zbroczony krwią, z rozdartymi ranami, jest dla nas powodem radości i wesela. Dlaczego? Bo tam zawisły nasze grzechy. Pan Jezus wziął wszystkie przewinienia, wszystkie nasze grzechy na siebie. I dlatego mamy powód do radości i do wesela. I ta dzisiejsza niedziela, właśnie czwarta niedziela Wielkiego Postu, to jest po to, żebyśmy wtedy, kiedy przeżywamy, kiedy rozważamy to, co jest bolesne, co związane jest z cierpieniem, ze śmiercią Pana Jezusa, przez to wszystko odkrywali, jaki jest sens, jakie jest tego znaczenie. Że to nas prowadzi do prawdziwej radości. I dlatego już wam mówiłem i będę przypominał. Jak będziemy już przeżywać święta, to owszem, Wielki Piątek, będzie mowa o krzyżu, będzie mowa o śmierci Pana Jezusa, będziemy się wsłuchiwać w opis męki pańskiej, ale pamiętajcie, żeby śledzić teksty modlitwy, którą będzie odmawiał kapłan. Jak kapłan będzie się modlił, to wsłuchujcie się w te słowa. To mimo, że tam będzie dużo o odkupieniu, o krzyżu, o cierpieniu, o śmierci, to co jakiś czas w modlitwach, w tekstach liturgicznych będzie wzmianka o triumfie, o zmartwychwstaniu, o zwycięstwie Chrystusa. Wsłuchujcie się dobrze. Już będzie Wielki Piątek, gdzie główną przewodnią myślą będzie cierpienie i śmierć Pana Jezusa, Jego krzyż, to już będzie się przewijały myśli o zmartwychwstaniu. I odwrotnie, jak przyjdziemy w niedzielę zmartwychwstania do kościoła, będziemy wsłuchiwać się i wyśpiewywać to radosne Alleluja. No ci, co tam na rezurekcję się nie wyśpią, przyjdą, to jak zwykle będą tam, mimo że pieśń radosna, wesoły nam dzień dziś nastał, to będą śpiewać jak na pogrzebie, nie? Ale to spowodowane może jeszcze brakiem rozbudzenia, ale generalnie to chodzi o to, żeby wybrzmiała ta radość. I kiedy ona będzie wybrzmiewała, to wsłuchujcie się w słowa. To mimo, że będzie mowa o zmartwychwstaniu, o triumfie, to co jakiś czas będzie nawiązanie do krzyża. Będzie nawiązanie do krzyża, bo ten zmartwychwstały Chrystus ma na sobie znamiona swojej męki, a z kolei ten krzyż, zbroczony krwią, ma wpisaną w sobie radość zmartwychwstania. Moi drodzy, tak można prześledzić, nieraz są takie wzmianki z dawnego, głębokiego PRL-u, jak tam na milicji różne tam sprawozdania milicjanci pisali, czy tam protokół z przesłuchania kogoś, to kiedyś natknąłem się na taki opis właśnie przesłuchania, które prowadził milicjant wobec jakiegoś tam człowieka, którego zatrzymali. I ten protokół tam mniej więcej przedstawia się w ten sposób, że pytanie zadaje milicjant, czy obywatel nadużywa alkoholu. Na co ten ów obywatel odpowiada milicjantowi: tak, bardzo często nadużywam alkoholu, ale bardzo niechętnie. No, więc taka nutka pozytywna, nie? Jest źle, bo nadużywam, ale niechętnie to robię, nie? I nam się wydaje, że my, którzy jesteśmy grzesznikami, że my, którzy grzeszymy, to Pan Bóg na nas patrzy, jako na tych grzeszników, ale gdzieś tam znajdzie ten pozytywny motyw, bo tam komuś żeśmy dzień dobry powiedzieli, tu żeśmy komuś pomogli, tu żeśmy komuś tam pożyczyli pieniądze, tam żeśmy dobry uczynek zrobili, tu nawet paciorek odmówiłem, nie? I jak coś tam dobrego znajdzie i jakoś tam się uda nam przepchnąć może do tego nieba. Uwaga, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żebyśmy próbowali znaleźć w sobie coś pozytywnego, coś, co nas ogładzi, coś, co będzie przyczyną dla Pana Boga, żeby jednak nas nie odtrącać. Nie. Pan Jezus wziął wszystkie nasze grzechy na siebie i tam poniósł na Golgotę. I dlatego mamy powód do radości. To dlatego mamy powód do wesele. I o tym nam dzisiaj przypomina ta liturgia. Raduj się, Jerozolimo, raduj się, Kościele, chrześcijanie, radujcie się. Raduj się, parafio w Rychnowie, radujcie się, którzy dzisiaj przyszliście tutaj na sprawowanie tego świętego misterium. Radujcie się, bo tutaj pośród nas triumfuje Chrystus,
który jest światłem dla mroków tego świata, dla tego grzechu, w który wdepnęliśmy, po to, żebyśmy sami jaśnieli, czyli po to, żebyśmy zaczerpnęli z tego źródła, abyśmy sami również triumfowali i z Chrystusem zwyciężali. Mamy powód do radości. Amen.